Nie mogę mu teraz pomóc. Do wszystkich jednostek. Dostaliśmy informację. Konstantin opuścił więzienie i niedługo tu będzie. Nigdzie czegoś takiego nie widziałem. Ten szalony sukinsyn zaatakował siekierą trzech uzbrojonych żołnierzy. Nie mam pojęcia, jak udało im się schwytać żywcem jednego z nich. Chyba coś słyszałem. Sprawdzę. Nie oddalaj się. Jest tam! Kończymy sprawę! Dołączają kolejni. Dopóki nie pójdziemy tam kogoś, żeby włączył pompę, te skrzynie mają znaleźć się jak najdalej od ognia. Biegiem! Jest w nich amunicja! Nie możemy jej stracić! Od kilku minut nie słyszałem żadnych strzałów. Myślę, że wszystko w porządku. Nie licz na to. Włączę pomocowy dopuszczający stanu łączności w więzienie. Jesteśmy zdani. To był śmigłowiec Konstantina. Co on tu do cholery robi? Przyjaciele, nasi spytali żywcem jednego z tuwylców, żeby go przesłuchać. Ale straciliśmy przy tym trzech ludzi. Pewnie dowódca chce sprawdzić, czego się dowiedzieliśmy. Konstantin spodziewa się po nas czegoś więcej. Coś mi się zdaje, że lepiej mieć ją pod ręką. Tak jest. Zbliża się! Przeszukajcie teraz. Nie mamy czasu. Zastrzel go! Będzie gadał albo się wykwasi. Zastrzel go!
Umrzesz to tam jest dobyć. Chyba, że powiesz mi słowo, co wrzucę. Nie tylko ty. Umrze cała twoja rodzina. Nadciąga Armia Czerwona. Obserwuję ich od kilku tygodni. Widziałem setki ludzi stawiających szkaradne, żelazne budowle na lodzie. Wielu z nich umarło, a ich zamarznięte ciała pozostawiono w tundrze. Żadnych obrzędów, żadnego pochówku czy palenia ciał. Ci nowi najeźdźcy są okrutni i bezbożni. Przybyli w te góry w poszukiwaniu metali szlachetnych, a może, jak wielu przed nimi, przyciągnęła ich tutaj moc boskiego źródła. Mój lud musi znowu przygotować się na wojnę. Właśnie teraz. Powiedz nam wszystko. Gdzie reszta twoich ludzi? Może udało wam się rozwalić parę zbiorników z paliwem, ale taka drobnostka w niczym nam nie przeszkodzi. Jak długo zdołacie nas powstrzymać? Czuwać. Tak jest, nie spodziewaliśmy się tak silnego oporu. Miałeś być moimi oczami. Myślałem, że zrozumiałeś. Na pewno wiesz, jak wiele zależy od tej operacji. Tak, ale... Nie. Nie rozumiesz. Jak mógłbyś zrozumieć? Uspokój się. Uspokój. Nie bój się cierpienia. Nasz cel jest w zasięgu ręki, ale musimy być czujni. Jeśli nasz plan się powiedzie, nowy świat stanie przed nami otworem. Sami go ukształtujemy. Konstantin, jesteś pilnie potrzebny w więzieniu. Mamy jeńca, który może coś wiedzieć. Może zostań wierny, a dostąpisz chwały boskiego źródła. O Boże! Proszę! Co mamy z nim zrobić? Nie! Nie ważcie się go tknąć. Chyba mamy kolejny wyciek paliwa. Co się do cholery stało? Ponad 50... Chyba zepsuł się zawór. Dobra, zakręćmy go. Po tym ataku nie możemy pozwolić sobie na kolejne straty. Dobra, zajmę się tym. Trzymaj i nie ruszaj tym. Muszę się zaprzeć. Szlak by to. Złączka ma uszkodzony gwint. Pomożesz mi? Jasne. Stracimy całe pieprzone paliwo! Jak tam? Kurwa, no dalej! Uwaga, zbliża się! Przeszukajcie teren. Sprawdzę. Zaraz. Tam jest! Odsunąć się!
Cię! Poszedł granat! Pomocy!